Dzień dobry, moje drogie byki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na grudzień. Sprawdzimy tutaj sytuację ogólną, później po lewej stronie sprawdzimy miłość dla singli, po prawej stronie dla miłość dla osób, które są w relacji różnej, platonicznej, partnerskiej, małżeńskiej, w każdym razie czują, że są w relacji, a pod spodem jeszcze sprawdzimy niespodzianki dla Was na grudzień. Do tej wersji oczywiście będzie dostępna wersja rozszerzona. W wersji rozszerzonej będziemy używać podkowy, w sensie zrobimy rozkład w kształcie podkowy. Talie są przygotowane, słuchajcie, ja zaczynam. Pierwsze 6 kart wskaże nam ogólną energię, na co warto zwrócić uwagę. Król monet, 9 mieczy, 8 buław, rydwan, ok. Zaraz Wam powiem wszystko. Rydwan, 10 kielichów i słońce. Piękne karty. Z czego te 9 mieczy wynika? Moim zdaniem Wy, kochani, będziecie w takiej energii, w której będziecie się zastanawiać. Zobaczcie, obie te postacie tutaj bardzo mocno się nad czymś zastanawiają. Król monet to jest dobra energia w zasadzie, bo to jest próba rozpracowania spraw tak, żeby ułożyć wszystko praktycznie, żeby było efektywnie, żeby ułatwiło nam życie. Natomiast tutaj mamy 9 mieczy i jakby tych myśli w pewnym momencie robi się za dużo, bo nie działamy, tylko jakby pozostajemy w krainie własnych imaginacji czasem. Więc w 9 mieczy należałoby kontrolować swoje myśli, uporządkować myśli, uporządkować, uspokoić głowę i zacząć działać. I później to się dzieje. Zwróćcie uwagę, 8 buław i rydwan to są dwie karty, które mówią o akcji, o działaniu, o braniu spraw w swoje ręce. Rydwan może oznaczać również jakiś sukces zawodowy bądź materialny. Ogólnie mówi o zwycięstwie po naszej ciężkiej pracy, którą w coś włożyliśmy, po naszej determinacji, tak? Nie poddawaliśmy się, wymyśliliśmy sobie jakiś sposób i jakąś historię, którą chcemy realizować, coś dla nas ważnego i tu mamy sukces. Cóż mogę powiedzieć? Później mamy 10 kielichów i słońce. Obie karty bardzo ładne i to jest czas, powiedzmy sobie, już można powiedzieć ten świąteczny bardziej. Szczęście. Nasz świat jest tworzony przez ludzi, którzy są dla nas ważni, którzy nas kochają, których my kochamy, przy których czujemy się dobrze. Słońce, duży optymizm do tego, co nadchodzi w przyszłym roku. Szukamy przyjemności, cieszymy się dniem codziennym, cieszymy się małymi rzeczami. Tu też może być sukces. Także ogólnie rzecz biorąc, jakby w takim bardzo szerokim zarysie, oprócz tej jednej karty, 9 mieczy, która nie jest zbyt dobra, w sensie jest męcząca po prostu, wszystko jest super. Wszystko będzie, będą fajne, fajne możliwości. Sprawdzę 9 mieczy, wiecie, o co wy tak będziecie się martwić? Czy o kwestie finansowe, czy o miłość, czy o rodzinę? Z czym to jest związane? O pieniądze, część z Was. O pieniądze, bądź o dzieci lub o młodszych członków zespołu, o to, jak coś zrobić, jak coś, bo paść monet mówi też o uczeniu się, że musimy zdawać sobie sprawę, że no nie, w życiu należy prowadzić do ciągłego rozwoju gdzieś tam, bo jeśli myślimy, że wszystko wiemy, to znaczy, że niewiele wiemy i może Wy macie za mało informacji w jakimś zakresie dla Was ważnym i zastanawiacie się, jak te informacje pouzyskać albo jak podjąć decyzję bez tych informacji, ok? No więc jakby paść monet mówi, dowiedz się więcej. Przestań myśleć, na zapas się martwić, po prostu dowiedz się więcej i jak zdobędziesz więcej informacji, ruszysz do działania. Dobra, teraz sprawdzamy kwestię miłości, single i pary. Single są tu, tylko sprawdzę, czy dobrze mam tak. Single, lwa macie koło siebie, ryby i o, słuchajcie, możecie być w oddaleniu od kogoś, na kim Wam zależy i stąd te 5 monet, no bo tu jest jakiś brak ewidentnie.
Tak, macie siłę, żeby pokonywać trudności, kochacie całym sercem, zależy wam na tym, żeby kochać całym sercem, może inaczej, natomiast są jakieś przeciwności. Kochacie siebie, krótko mówiąc też, tak, staracie się robić sobie małe przyjemności, teoretycznie jakoś tam sobie z tym radzicie, ale w tym okresie świąteczno-sylwestrowym może być odczuwalny jakiś brak i tu znowu jest siła. Czyli jakby prawda dla was, moje drogie single, jest taka, że niezależnie co się będzie działo, jacy ludzie się pokażą w waszym otoczeniu, bo pokazał się bardzo silnie lew, osoba, która ma lwa zarysowanego w swoim horoskopie i ryby. I może ta relacja, no trudno was nazwać parą, skoro patrzycie tutaj na rozłożenie dla singli, ale chodzi o to, że pomimo trudności, żeby jakby ją rozwijać dalej, że nie zabraknie wam siły, żeby ją rozwijać dalej, żeby się na przykład zaprzyjaźniać póki co, ok? Dla singli, które poznają w grudniu lwa, no to uważajcie proszę, bo na końcu jest to 5 monet, więc nie przywiązujcie się za mocno, bo lew może zechcieć też osoba, która jest w typie takiego, powiedzmy sobie, zdobywcy, kogoś, kto lubi poszaleć, lubi posprawdzać, co gdzie jakby jest dostępne, tak to nazwę, to w okresie świąteczno-sylwestrowym z jakiegoś powodu może zechcieć no, mieć inne plany niż wy. Więc zaplanujcie sobie też wcześniej ten czas po prostu sylwestrowy, żeby później się nie okazało, że jakby no, jak to się mawia, zostaliśmy na lodzie. Okej? Trzeba dużo cierpliwości też, od razu powiem, i wam się pojawia tutaj właśnie dwa razy karta moc, która mówi o tym, że cierpliwości wam nie zabraknie do kogoś niewątpliwie, ale będzie jakaś sytuacja, będzie jakaś trudność, która spowoduje, że poczujecie się trochę w słabszej formie, w słabszej kondycji. Natomiast przy tym jest dwa razy karta moc się pokazała, która mówi o tym, że masz niezwykłą siłę do tego, żeby te przeciwności po prostu zwalczyć i z taką wielką siłą i pewnością siebie i zaufaniem wchodź proszę, wejdź proszę do nowego roku, tym bardziej, że tu było słońce. Ok, pary. Rydwan. Arcykapłanka. Król mieczy. Szczere rozmowy, moi drodzy, jakaś zamknięcie jakiegoś etapu i chęć pójścia dalej lub po prostu zamknięcie jakiegoś etapu w tej relacji i idziemy dalej. Wymagana szczera rozmowa, dokładnie, uspokojenie myśli, uspokojenie jakby natłoku tych przewalających się w naszych głowach rozmyślań i chęć, konieczność zbalansowania ich z emocjami i rozmowa w związku szczera, bardzo ważna. Ok, tutaj nam się zarysowała. Rydwan mówi ogólnie o tym, że jeśli były takie okresy, powiedzmy sobie, jeśli był taki okres no słabszy gdzieś tam, jakiejś stagnacji, czy powiedzmy sobie jakiegoś takiego, że czuliście, że ta relacja się nie rozwija, że gdzieś tam jakby wręcz jest regres, no to Rydwan mówi o tym, że sprawy ruszą do przodu, ale jest konieczność szczerej rozmowy między sobą, no i też kierowania się intuicją, moje drogie panie, ta intuicja wam podpowie jakieś ważne rozwiązania. Część z was coś jest w ukryciu. Jesteście w relacji i coś jest w ukryciu. Ktoś kogoś ma w ukryciu? No uważajcie też jakby, tak? Rozmawiajcie szczerze. Tutaj Król Mieczy wszystko buduje na prawdzie, więc to jest taka energia. Dobra, teraz sprawdzimy niespodzianki dla was, tak? Momencik. Niespodzianki to będą wielkie arkana. Jeśli się dorwę do talii, dorwałam się. Niespodzianki. Rydwan,
Czyli bardzo dużo macie takiego fajnego ruchu do przodu. Niespodzianka, że pomimo tego właśnie widzicie, koniec roku może być jakoś tam przełomowy dla Was. Pomimo tego, że może będziecie tracić nadzieję, moi drogie single, i może będziecie czuć się odizolowani, tacy osamotnieni, no nie traćcie nadziei, sprawy się ułożą. Rydwan jest, tak? Czyli jest jakiś ruch do przodu. Część z Was, informacja jest taka, że jeśli możecie, zaplanujcie sobie na ten okres świąteczno-noworoczny, czy też sylwestrowy, jakieś wyjście, jakiś wyjazd, gdzieś z przyjaciółmi, ze znajomymi, żeby nie czuć się właśnie odosobnionym, tak? Tutaj, moje drogie byki, dla Was, osób, które są w związkach, tu jest stała relacja, absolutnie, ale stworzenie, moim zdaniem, po poważnej rozmowie, dopracowanie jakichś szczegółów związanych, w moim odczuciu, z uduchawianiem się, wspólnym rozwojem, zwracaniem uwagi na wspólne wartości, które mamy, chęcią naprawy, poprawy bądź rozbudowywania wspólnie relacji, w której jesteście. Także tak, moje drogie byki, przesłanie dla Was jeszcze. Przesłanie dla Was na grudzień. Także, moje drogie single, reasumując, nie traćcie, proszę, mocy własnej, siły ducha, hartu ducha. Jeśli macie taką możliwość, po prostu zawczasu zaplanujcie sobie wyjście sylwestrowe, czy tam świąteczny wyjazd, co kto lubi, wyjście, wyjazd. Jeśli spotkacie, moje drogie single, jeśli będzie Wam, koło Was się kręcił ktoś, kto ma lwa w swoim horoskopie urodzeniowym, to byłabym ostrożna, po prostu nie nastawiałabym się na jakąś taką, powiedzmy sobie, bardzo intensywną historię w grudniu, bo wydaje mi się, że lepiej będzie dla Was, jeśli troszeczkę bardziej skupicie się na swoich własnych potrzebach. Pary z kolei, bardzo ładny miesiąc w gruncie rzeczy, pod warunkiem oczyszczenia jakiejś atmosfery, porozmawiania o czymś, co Was gryzło, być może, moje drogie panie, szczerze, chęci wspólnego rozwijania tej relacji, bo do tego miałaby ta rozmowa się sprowadzać. No i może trzeba kogoś nauczyć, pokazać mu drogę. Jeszcze tak mi przychodzi do głowy. Nie powiem, że król mieczy oznacza też prawnika. Część z Was będzie myślała o rozwodzie. Może ktoś będzie myślał o rozwodzie. No czemu nie? Słuchajcie, to już jakby bardzo... jesteś chroniony przez anioły, absolutnie, i uwierz w magię, czyli podążaj za księżycem. Księżyc to intuicja, pamiętajcie, tu macie intuicję, tu macie intuicję. Czyli jakby to, co nienamacalne, to, co weź też jakby na spokojnie, tak? Jakby pomalutku wszystko sobie proceduj do przodu. Weź sobie czas dla siebie, jeśli nie jesteś gotów na coś. Albo czas, żeby się przygotować do tej rozmowy. No i tyle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę. Naprawdę. Ładnie to się kończy, więc zobaczcie. Pomimo jakichś trudności, takich na poziomie emocji, tutaj w związkach, czy jesteśmy sami, to w zasadzie 10 kielichów i słońce na końcu dają szansę, dają nadzieję na bardzo ładne zakończenie miesiąca. Tu na spodzie był jeszcze paść kielichów, to jest prośba o to, żeby nie ograniczać własnej wyobraźni. Uważajcie na siebie, trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.